Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, prawo moralne dzisiaj. Większość chrześcijan twierdzi, że dziesięcioro przykazań jest uniwersalnym Bożym kodeksem moralnym. Ten pogląd był podkreślany na przykładzie w wielu bataliach prawnych w Stanach Zjednoczonych, podczas których chrześcijanie umieszczali dziesięcioro przykazań w miejscach publicznych, zwłaszcza w szkołach. Przed laty amerykański stan Alabama prowadził batalię prawną przy udziale przewodniczącego sądu stanowego, który odmówił usunięcia z sali sądowej monumentu przedstawiającego dekalog, mimo iż otrzymał taki nakaz sądu wyższej instancji. Wiele ludzi jest przekonanych, że 10 przykazań nie zdezaktualizowało się i nadal pozostaje Bożym prawnym standardem moralności. Chrześcijanie twierdzą tak nie bez powodu. Po pierwsze, choć dekalog został skodyfikowany na Synaju, Księga Rodzaju sugeruje, że jego przykazania były znane ludzkości już wcześniej. Co w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane o istnieniu prawa przed nadaniem dekalogu na Synaju? Pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział, wiersz 1-4. Potem rzekł Bóg do Jakuba: zostań, idź do Betel i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie. Oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychem. Następnie drugi rozdział, trzeci wiersz. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszystkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Czwarty rozdział, od 8-11. Potem rzekł Kain do brata swego, Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki swojej krew brata swoje. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już więcej plonu swego. Będziesz tłaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Następnie 39 rozdział, werset 7-9. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówi mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? 44 rozdział, werset 8.
Przecież pieniądz, który znaleźliśmy na wierzchu worów waszych, przynieśliśmy z domu do ciebie, znowu do ciebie z ziemi kananejskiej. Jakżeś byśmy mogli kraść w domu pana twego srebro albo złoto? 12 rozdział i werset 18. 18. Wezwał więc Faraon Abrahama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Sama logika wskazuje, że dziesięcioro przykazań nie mogło być ustanowione jedynie dla Izraelitów, dla jednego ludu żyjącego w określonym czasie i miejscu. Czyż nie wydaje się sensowne, iż zjawiska stanowiące przekroczenie moralności, takie jak kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo czy bałwochwalstwo, są złe nawet i wszędzie, bez względu na kulturę? Ponadto, skoro Biblia wyraźnie mówi, że prawo Boże określa, co jest grzechem, pogląd o unieważnieniu prawa jest niespójny i nie do uzasadnienia dla jakiegokolwiek chrześcijanina rzeczywiście opierającego swoją wiarę na Biblii. Jak nowotestamentowe wypowiedzi, tak jak w liście Jakuba i Jana, pomagają nam zrozumieć trwałość prawa Bożego? List Jakuba, rozdział 2, werset 11. Bo ten, który powiedział: nie cudzołóż, powiedział też: nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. I list Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 3 i 4. A z tego wiemy, że go znamy, jeżeli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. W 1 Jana, 5 rozdział, 3 wiersz, czytamy: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Czytamy, że posłuszeństwo przykazaniom Boga jest wyrazem naszej miłości do Niego. Co to oznacza? Dlaczego posłuszeństwo przykazaniom jest wyrazem miłości? Dziękuję bardzo.